Witam serdecznie, Bakus z tej strony i w tym materiale zaprezentuję Ci najlepszy sposób na zrobienie napadu na Cayo Perico ze znajomym albo ze znajomymi, bo ten sposób działa na duo, trio, a także quadro. Dzięki tej metodzie zrobisz napad bez alarmu, będziesz wiedział, w których miejscach należy uważać, których strażników należy ubić, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Zapełnisz torby, dostaniesz elitarne wyzwanie, więc w wielkim skrócie zarobisz sporo. I przy okazji się za bardzo nie będziesz denerwował, bo ten sposób naprawdę trudno jest failować. Pamiętaj, że jeżeli jednak preferujesz granie solo, to także stworzyłem poradnik, macie to wszystko w przybliżonym komentarzu. A teraz zaczynamy! Standardowo zaczynamy sobie od zwiadu. I tutaj oczywiście waszym głównym celem jest zdobycie informacji o głównym celu. Ale jak zamierzasz ten napad robić? Dwie osoby, trzy, albo nawet może cztery. Chociaż nie polecam, moim zdaniem trzy to jest maks. Bo potem się już mniej opłaca. Ale wracając, za pomocą kamer lokalizujesz główny cel, a także dodatkowe cele. W rezydencji możesz znaleźć złoto, obrazy, a także fursę. Najwięcej warte jest oczywiście złoto i podczas samego finału już będziesz skupiał się na tym, żeby jak najbardziej zapełnić swoją torbę tym właśnie złotem. Ale oczywiście, jeżeli pozostanie jakieś wolne miejsce, a całe złoto zbierzesz, to pozostałe miejsce w twojej torbie zapełniasz właśnie pieniędzmi albo obrazami. Przechodzimy teraz do misji w terenie. I tak, po kolei. Transport. Tutaj wybieramy okręt podwójny Krusatka. Jest to nie dość, że szybkie przygotowanie, to także podczas samego finału pozwoli nam się bardzo szybko dostać do rezydencji. Wyposażenie. Tutaj pomijamy pierwsze przygotowanie. Nigdy tego nie róbcie. Jest to najgorsze przygotowanie, jakie istnieje. Odpali ono alarm na wyspie. I też przy okazji jest to strasznie długie przygotowanie. Więc nie róbcie tego. Bierzcie przecinarkę plazmową, pozwoli ona wam wyjąć główny cel. Jest też opcja, że na drugie przygotowanie będziecie mieli kodę do sejfu, to także wtedy to robicie, bo jest to oczywiście zależne od tego, jaki macie główny cel. Jeżeli cel jest za szybką, macie przecinarkę, jeżeli cel jest za sejfem, w sejfie raczej, to wtedy są to kody do sejfu. Kolejne przygotowanie, powielacz odcisków palców, oczywiście też to robicie, pozwoli wam to dostać się do piwnicy, a tam znajduje się główny cel. I jeszcze macie palnik i pozwoli on wam dostać się do rezydencji przez kraty, a także otwierać różne zamki. Więc w wielkim skrócie, pierwsze przygotowanie pomijacie, robicie trzy następne i jest gitara. Następnie uzbrojenie, tutaj wybieracie zestaw agresor. Oczywiście, można też wybrać inny zestaw, ale będzie to po prostu utrudnienie sobie napadu. Więc bierzcie agresor i będzie wtedy najprościej. I została nam ostatnia rzecz, jest to dywersja. I tutaj nie robicie kompletnie nic, są to opcjonalne przygotowania, które w teorii mają na celu ułatwienie nam tego napadu, ale w praktyce ten napad robić tylko i wyłącznie na cicho, a nie na głośno. I w wersji na cicho nawet nie zauważysz, czy te przygotowania ma zrobione, czy jednak nie. Więc kompletnie pomijasz ten segment. Nie interesuje Ci dywersja, jest to marnowanie Twojego czasu. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Jeżeli jakimś prawem nie masz któregoś z tych przygotowań, to znaczy, że źle zrobiłeś zwiad. Masz w przypiętym komentarzu link do mojego materiału z idealnym zwiadem. Robisz go raz i potem na wszystkie kolejne napady masz wszystkie przygotowania dostępne. Więc warto z tego skorzystać. A teraz oczywiście odpalamy sobie finał. Zaprosiłem znajomka do napadu i możemy zaczynać. Teraz bardzo ważne jest to, jak to ustawicie. Więc tak, transport Krusatka. Punkt infiltracji, które nie pomylcie się, dajcie tunel odpływowy. Jeżeli dacie coś innego, to będzie przyps i trzeba będzie rejestrować napad. Więc bierzecie tunel odpływowy. Dalej, punkt wejścia do rezydencji, tutaj macie tylko jedną rzecz do wyboru, więc wybieracie. Punkt ucieczki, byle co, tak czy siak będziemy uciekać w inny sposób. Pora dnia, wybieramy dzień. Uzbrojenie, tłumiki montujemy i możemy zaczynać. Gotowy, gotowy, jedymy. I teraz kolejna bardzo ważna uwaga ode mnie. Zobaczcie, że teraz naszym celem jest dotarcie się do rezydencji. I musimy podpłynąć. I akurat u mnie wszystko jest normalnie. Pojawiłby się właśnie ten żółty znacznik, do którego płynę. Ale jest opcja, że u was napad może się zbugować. Jest to rzadkie, ale jest taka opcja, więc teraz wam mówię, że może to się zdarzyć, że ten znacznik się nie pojawi. Wtedy musicie restować napad. Niestety. Ale wiecie, to tylko i wyłącznie Niemcy. 2 minuty roboty, odpalacie napad jeszcze raz. Więc to nie jest nic strasznego. Da się to naprawić. Ale jest taka możliwość, jak mówię, że napad się zbuguje i ten znacznik się nie pojawi. Więc dobra, my sobie podpływamy.
I oczywiście będzie cięcie, nie? Za pomocą naszego palnika. Więc wyciągamy. Znamy to doskonale z fabuły. Nic strasznego. Dobra, ogarnięte. Wyważamy i płyniemy. I teraz musimy tutaj podpłynąć razem. Wszyscy muszą się udać do tego punktu. I możemy odpalić właśnie, że zatwierdzamy ten punkt wejścia. I teraz bardzo ważna uwaga. Wiadomo, każdy najlepiej wie, jak to się robi. Każdy wie, jak ten napad trzeba zrobić. Ale najlepiej tak czy siak będzie, jeżeli jedna osoba zrobi całą robotę, a pomocnicy będą tylko i wyłącznie do noszenia łupu. Więc teraz, kolega sympatyczny stoi tutaj, gdzie się zrespił, a ja robię całą robotę, a on potem dobiegnie, kiedy ja już skończę zabijać tych strażników. Więc tego sobie eliminujemy i z niego właśnie może wejść karta dostępu. Akurat ja mam farta i poleciała. Jeżeli nie poleci, to zaraz wytłumaczę, co dalej zrobić. Zabijamy tych dwóch strażników, którzy stoją sobie właśnie przy basenie i przeskakujemy sobie przez właśnie murek, ale uważajcie oczywiście na kamerę. Kamera nie może was zauważyć. Podbiegacie sobie tutaj, przeskakujecie kolejny murek, uważacie na kolosa, kolejny murek, wyciągacie shotguna i szybko mu sprzedajecie potężną serię. Leży. I teraz strażnik sobie tutaj idzie i my musimy go sobie zdjąć. Więc niech podejdzie, bliziutko. Teraz powiedzmy, że jest git i dostaje heada. Bo on może zauważyć Boże, co ja mówię? On może zauważyć ciało kolosa, tego go zdejmujemy. Także tego musimy sobie zdjąć. Pyk. Dla pewności możecie zdjąć sobie kamerę. I teraz podbiegamy sobie tutaj. I teraz tutaj musicie mieć refleks, bo ten strażnik was zauważy od razu. A wy musicie go zdjąć najpierw. Z niego poleciał klucz. Super. Zdejmujemy kolejnego strażnika. I teraz jak wchodzimy na te schody, odpala się skrypt. Zauważcie na mapce, gościu zaczął się ruszać. Więc lekko podbiegamy, czekamy na niego i go zdejmujemy. To są wszyscy strażnicy, których musieliśmy ubić. I teraz mój kolega sympatyczny już tak naprawdę może do mnie dobiec, bo ja zabiłem wszystkich możliwych strażników. No i tak, tutaj leży sobie karta, którą musimy sobie podnieść. Właśnie jest tak, że jedna karta wypada ze strażników, a druga karta leży właśnie zawsze na tym stole. A raczej biurku. Bierzemy hajs z sejfu. I teraz tak, możemy polecieć sobie tędy, ale tutaj są cztery hakowania, więc my do piwnicy dostaniemy się w inny sposób. Dropną nam klucz, więc z niego skorzystamy. Tutaj jest skrót, możemy sobie w ten sposób zejść. I zobaczcie, Adam sobie tutaj normalnie podbiegł do mnie, bo strefa powiedzmy jest czysta. Otwieramy za pomocą kluczy naszą bramkę. I teraz hakowańsko. Już po raniku do napadu solo tłumaczyłem, jak to działa, ale teraz powtórzę, żeby każdy zakumał. Więc tutaj musimy ustawić odciski. Najlepiej ustawić sobie właśnie górną część tego odcisku. Łatwo jest ją powiedzmy zlokalizować. Ustawiamy. Patrzcie, wszędzie to samo. I teraz tak. Górę zostawiamy, a tu jedno w prawo. Tutaj potem dwa w prawo. Więc raz, dwa. Tutaj trzy. Raz, dwa, trzy. Tutaj 4, raz, 2, 3, 4, teraz 5, raz, 2, 3, 4, 5, tutaj 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i tutaj 7, nie? Więc raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i jest zrobione. Zawsze tak to działa, ale zauważcie, że połowa tego cisku jest już zrobiona, więc tylko zajmujemy się tą częścią, która nie jest zrobiona. Czyli tutaj akurat w moim wypadku są to właśnie chyba te 4 górne, więc to zostawiam, tutaj raz. Tutaj 2, raz 2, i tutaj 3, raz 2, 3. I tutaj widzę, że się jeszcze nie zrobiło, no to wiem, że ten akurat pewnie jest źle, więc tutaj lekko nim pomajstruję i się, patrzcie, odcisk zrobił. Więc jest to bardzo proste do zrobienia. No, i teraz bardzo ważna rzecz jest taka, że najlepiej już dać koledze sympatycznemu właśnie zbierać... co ja gadam? Otwieramy od razu bramkę, nie? Jeżeli tutaj jest loot w piwnicy, to otwieramy mu, żeby on sobie zbierał, a my zajmujemy się głównym łupem. Więc cyk, przepalamy. I właśnie, bardzo ważne jest to, zabijać tylko i wyłącznie strażników, których ja pokazałem. Jeżeli zabijecie jakiegoś innego strażnika,
to po zdobyciu głównego celu zrespią się dodatkowi strażnicy, którzy zauważą trupy. Więc jeżeli zabijacie kogoś dodatkowego, to jest opcja, że właśnie alarm się odpali. Więc zabijacie tylko i wyłącznie strażników, których ja pokazałem. Nikogo więcej. Nikogo mniej. Dobra. I cyk. Dobra, mamy. Łup zgarnięty, strażnicy się porespili. U góry. Jest ich teraz więcej. Ale nikt żadnych trupów nie zauważy. Szukamy więcej łupów. Więc szybko mapkę mogę odpalić. I widzę, że złoto jest tutaj. Więc w tym kierunku teraz musimy sobie polecieć. Lecimy bezpieczną trasą, jeżeli jest to możliwe. I teraz możemy spokojnie jakby co eliminować każdego strażnika, ale oczywiście tak, żeby inni ich nie zobaczyli. Więc na przykład ja chcę tego strażnika sobie zatłuc i to zrobię. Bo oni raz na jakiś czas potrafią widzieć przez ściany, nie? Więc lepiej ich zdjąć. Otwieramy. Zbiera sobie złotko. Ja poczekam. On już będzie miał pełną torbę i jeszcze troszeczkę złotka zostanie. Więc teraz ja to sobie zbiorę. Już więcej złotka w rezydencji, z tego co pamiętam, nie mam. Więc uzupełnię torbę w jakiś inny sposób. Mogę dać na przykład jakiś obraz, może być też gotówka. I chyba się w tą gotówkę sobie polecimy. Więc tutaj są akurat dwie. Więc let's go. Podbiegamy. Tam gdzie jest czysto. Nawet tego możemy sobie zdjąć. O, co on za triki robi? Unikamy oczywiście kamer, jeżeli jest to możliwe. Nie ma co się narażać. I cyk. Tutaj właśnie są potrzebne nam karty dostępu, żeby te drzwi otwierać, te skrytki. Jeżeli nie wyleciała wam karta dostępu, to po prostu musicie zabić więcej strażników. Więc dobra, zbieramy. Jeszcze zobaczcie, będzie mi brakować. Bo gotówka właśnie mało zajmuje w torbie, więc jeszcze jedną kubkę będę musiał zebrać. Więc zobaczmy, szybka lokalizacja, jest tutaj. I jeszcze taki tip ode mnie. Lód widzi tylko i wyłącznie osoba, która nie ma pełnej torby. Więc jeżeli jesteś hostem, to zbieraj lód na końcu, żeby zawsze mógł właśnie swój team kierować. Bo jeżeli ty zbierasz i będziesz miał pełną torbę na start, a twoi sojusznicy nie będą mieli pełnych toreb, no to wiesz, oni będą widzieć lód, ale ty go nie. Więc lepiej jednak, żebyś ty po prostu miał, wiesz, no zawsze tą wiedzę, gdzie ten lód jest, jeżeli ogarniasz Koje Perico. No i dobra. Zapełnione? Zapełnione. Możemy wychodzić. Kierujemy się do bramy. Tutaj w teorii nie musimy nikogo zabijać. Chyba tak zrobimy. Po prostu podbiegniemy. Tutaj od prawej. Cyk. I finito tak naprawdę. Możemy teraz sobie uciekać. I teraz są dwie opcje. Albo właśnie... Albo nie. Właśnie polecimy na bezpiecznie. Jeżeli potem będziecie chcieli eksperymentować, to... wasza, powiedzmy, wolna ręka. Ja pokażę wam najbezpieczniejszy sposób. Więc tak. Zabijamy sobie strażnika tutaj. Mamy pierwszy motorek. Ale jeszcze właśnie Adam musi sobie zdobyć motorek. I tam się znajduje. Więc on sobie strażników pozabija. A ja w tym czasie zrobię tak, żeby żaden alarm się nie odpalił. Więc po prostu polecimy sobie tutaj i jest tutaj gość, jakby co, który patroluje sobie teren za pomocą jeepa. Więc właśnie musimy sobie go zdjąć, żeby żadnego trupa nie wykrył. Czekamy, aż podjedzie. I pada na heada. I teraz ucieczka, bardzo prosta sprawa. Nie lecimy do punktu, który nam pokazuje gra, tylko po prostu odpływamy jak najdalej z wyspy. Dzięki temu, że mamy te stroje do nurkowania, to zrobimy to o wiele szybciej. Wybijamy się przy okazji na tej skarpie. Bugujemy lekko motorek, żeby jak dalej odlecieć i tyle. A, widzicie, trafiłem akurat na minę, ale jak widać, to jest atrapa. Ona nie wybucha na całe szczęście, bo byłby lekki fail. Jeśli
Wystartował helikopter, ale to jest normalka, on zawsze startuje, mimo braku alarmu. Skapnął się gościu, że został właśnie okradnięty. Ograbiony. Jak zwał, tak zwał. No i tyle. Tak naprawdę. Już powinien się napad zakończyć. Więc czekamy, aż gra zakuma. Zakumała. I finito. Zobaczmy podsumowanie, czy wszystko jest w porządku. Więc tak, napad zaliczono. Mamy platynkę, to w sumie bez znaczenia. Potencjalny łup, na to nie patrzcie, to jest scam. Nie da się tyle hajsu wynieść z wyspy. Nawet w 4 osoby. Jest elita, 11 minut. Poszłoby szybciej, ale przez to, że tłumaczyłem już o te hakowanie, to trochę się zeszło. Pełne torby, wiadomo. Więc elita też padła. I tyle. To jest najlepszy sposób na robienie napadu w duo, trio. Ale quadro raczej nie polecam, czyli po prostu 4 osoby, raczej to się nie spina. Grajcie właśnie w 2-3 osoby i wszyscy mają profit. I tyle, proszę Państwa, dziękuję za obecność, a teraz się żegnam. Siemra, cześć, elu!